sports. Dobra, lecimy. Yo, Leo, yo! Podróż linkacza. O kurde, właśnie, linkacz, ty, dobra. Już ogarnę. O Boże, gdzie ja to mam? Już ogarniamy, już ogarniamy. Gdzie jest clean feed? Jest tu. Dzisiaj 7 października. Dzisiaj 7 października. Dobra, szybka podmianka. Ale szybkie dwa piki, po stronie. Kurde, jeszcze nic nie powiedziałem o tym. Czekaj. Dobra, pyk, pyk, pyk. Już ci daję linka. Dobra, dobra, na twoim streamku widziałem te piki, także... A, dobra, dobra, dobra. Dobra, masz linka. Dobra. Chyba dałem dobrze. Dobra, zaczynamy. Mamy TES, czyli drugą drużynę z Chin kontra Fnatic, drugą drużynę z Europy. Ulala. Na first picku Yone, Fnatic, Europa, nasi odpowiadają Smolderem i Skarnerem. No dobra, tak, dzisiaj jest szósty? Instantownie odpowiedzieli. Tak, jest szósty, no. Więc chyba mieli to przygotowane, wiedzieli dokładnie o tym, żeby ci ten Yone first pick. A tu Sejuani nie chcą grać? Tesy? Do Rambla? Do Yona? Sejuani nie biorą tutaj? Jak jest otwarta? No, najwidoczniej. Yes. No właśnie. No nie no, Sejuani musi być tutaj. No dobra, nie no, w tym. To ktoś mi tutaj źle napisał. Bo mam rozpiskę wszystkich clean feedów i dzisiejszy jest na 7. Kurde, ciekawe. No dobra, tutaj jeszcze taki narrację zrobię, że te dwie drużyny już się spotkały 4 lata temu na Mistrzostwach Świata. Fnatic kontra Tobi Sports była taka BO5 w ćwierćfinałach i tam wtedy Fnatic prowadziło 2-0 w tej serii. Ale później TES wygrało 3 z rzędu i Fnatic niestety poleciało do domu. Także dzisiaj mamy szansę na zemstę. A jest to BO1 oczywiście i są to drużyny, które aktualnie mają 1-1. Tak to wygląda. No, jak przegrasz, to potem grasz BO3, no, utrzymanie się jakby, tak? Tak jest. A potem, jeśli wygrasz, to grasz o wejście, więc... Dokładnie tak. Wypadałoby wygrać, bo to była jedyneczka, więc troszeczkę prościej na niektórych drużyn. Zbonowana Ashe, Kalista, Kaisa, no i co z... Co z Jhinem? Chyba najważniejsze pytanie do zadania. Albo Ezreal. O, Lucian ban. No to co, Jhin albo Ezreal, myślę. No, raczej, żeby zabrać Jhina, no, oponentom. Tak, tak, tak. Że dwa razy powiedziałem tą historię, no bo nie włączyłem nagrywania na YouTube'a, bo na YouTube'a też nagrywamy. Dajcie lajka w górę, łapkę w górę na YouTube. I dajcie mi suby, bo dzisiaj jest szansa, że znowu pół miliona subów zleci, tak wam powiem, ciekawostkę. 13 Prime subów. Prime też dawajcie, nie? Na Twitchu. Rzucajcie Prime też. I nie Prime. Tylko tak jest. O, MFK. MFki nie było chyba nieraz jeszcze na tych łocach. No. MFK z Rel? Okej, Jacek na MF... Co? 5 razy była MFK? Ale to na playinach, wiesz? A, na playinach. Ty, a nie Leona właśnie? Myślałem na Leoną. No zazwyczaj Rel się brało do MFki. Bo tutaj kwestia movement speeda jakby ma znaczenie. No i też ulti dobre, ale Leona też jest okej. Okay. Ale Nautilus, no to nie wydaje mi się, żeby był jakiś genialny. No i właśnie. No jest Arel. No to jest taki... Takie typowe duo po prostu na bocie. Którego mało właśnie na tych łączkach widzieliśmy. Trochę jestem zaskoczony, że od tej mefki odeszli. Tak, ale Fnatic albo... rozczytało jakby całkowicie test i oni dokładnie wiedzą, co pikować. Bo oni tak jakoś bardzo szybko to biorą. Jakby wiedzieli dokładnie, co w danym momencie chcą wziąć i jakby... mieli od razu odpowiedź na to, co ma oponent, więc albo ich mega rozczytali, albo są mega pewni swojej kompozycji. Wydaje mi się, że to pierwsze, że rozczytali fakt, że wiesz, grają tak, 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 tak i trzeba odpowiedzieć w ten sposób. Na pewno przygotowanie jakieś musiało pójść, nie? Tutaj jeszcze tego, pokazywali Alistara przez chwilę. No Alistar i Fnatic trochę nam się źle kojarzy przez ostatni rok. Zwłaszcza, że to niestety, ale Trimby wtedy nasz ukochany Polagrodak grał. No i wtedy, no była lipa. Ale jednak jest Leona, dla Juna. No dobra, no zobaczymy, co tu się wydarzy. Kto to wygrywa, widzowie? Dajcie znać, co myślicie. Kto lepszy draft? Mało... Na ten draft to chyba TES tak wygląda lepiej, ale... No ładnie jest poklejone TES, podoba mi się. A my co? No liczymy na to, że Smolder wykeruje. Łapankę mamy nie najgorszą. Ale no tak znaczy, obiektywnie mi się TES podoba. To, że... Fnatic wie po prostu co robi, no bo oni pikowali bardzo szybko, bo to były instant piki.
I oni praktycznie wiedzieli dokładnie, co chcą robić w fazie draftowania, więc no, mam nadzieję po prostu, że to było przećwiczone i wiedzą, co robią. No. Oby było dobrze. Na to liczymy. Liczymy na zwycięstwo Fnatic. Byłoby trochę super. Jest tam na tych kibiców. Jest. Pokazują trybuny. No dzisiaj niedziela, także jest czas, żeby tam podjechać. No jutro na przykład poniedziałek mamy też, jak coś. Wiemy o trójki, tylko tam trochę drużyny gorsze. Ciekawy jestem, jak to będzie właśnie z oglądalnością jutro. A czy no, ile ludzi będzie jutro. Ale dzisiaj niedziela, piękny dzionek. Idealny na oglądanie League of Legends. Za oknem zimno, więc nic, tylko zrobić sobie kawkę, pyszny obiadek i oglądać LoL'a. Fajne meczeki na dwie drużyny z Europy dzisiaj. Fajne pojedynki, więc jest co oglądać, no. T1 na BLG, też banger totalny. Inspired Polagrodak na Tajwan też będzie dzisiaj grał. No dzisiaj naprawdę ładny mamy repertuar. Warto wszystkie mecze obejrzeć, uważam. Od 14 do 18. Nie wychodzimy z domu. Albo telefonu nie wyłączasz, oglądamy od deski do deski. Dzisiaj piękna Liga Legend. Będzie cudownie. Czy jakieś słapy nam się tu szykują? No Leona jest u góry, więc chyba się szykują. Tak jest, będziemy grali słapa. No wiadomo, Xante sobie lepiej poradzi na słapie niż Rumble, tak? I dlatego chcemy coś takiego zrobić. A może szukamy krema? No nie, ale już zdradziliśmy to, że słapujemy, tak? Albo jakiś late invade? Nie no, po prostu swap, dobra. Spoko. Gdzie Paris? Na razie go nie ma, ale pewnie dotrze, może na następną grę, zobaczymy. Ale zawita. Mam nadzieję, że zawita. Ale widziałem, że coś tam w LoL'a wczoraj grał, nie grał tylko to Red Dead Redemption, tak sobie wbiłem na chwilę, nie wiem, już nie pamiętam, o której godzinie. No. Ale wbiłem sobie zobaczyć, czy gra Redzika, tu patrzę, Liga Legend odpalona, Mundo na topie wygrany, także coś tam się musiało wydarzyć ciekawego, myślałem, że będzie odcinek leciał w tego Reda, tu. Znaczy widziałem, że miał tam jakieś problemy z tym Red Dead Redemption, że tam jakieś chyba wipe robili w ogóle, nie wiem, takie rzeczy, coś tam techniczne mu przeszkadzały. No dobra, Fnatic gra słapa i to... Mam wrażenie, że to jest ten taki nawet stara szkoła słapowania, czyli grasz czwórkę na topie. Co tam? Kolega coś tam pokazuje na kamerze. Może to był mój stream. Może jakiś bingo po prostu zrobione. Może bingo. Xante teleportuje na bota, no i łapiemy to na chillku, no dobra. No nic się raczej nie powinno wydarzyć, chociaż Sejuani jest na grompie, więc możliwe, że będzie dive. Ale liczymy na to, że nie. Nobia, kremy. Huma się nie boi. Ciekawe, że humanoid bierze E na swoją drugą umiejętność w ogóle. Dobra, będzie próba dive'owania. Wchodzą, lecimy. 3, 6, 9, dobrze, będzie od expo odciągnięty. Spoko, bardzo ładnie to wyszło. O, ten snerek jakby tylko siadł od Naha. To Leona później wjeżdża i to mógłby być kill potencjalnie. No bo nie ma flasha 3, 6, 9, więc to na pewno byłby to frag. No trochę szkoda. Sejuani na dole. No teraz będzie próba zabicia Oskarlina. Zobaczymy, jak sobie Hiszpan z tym poradzi. Oskar. Na razie zgarnia expa. Wejście. Stuny trafiony. Sejuani. To nie będzie. Sejuani wzięła pierwsze agro. Teraz Mako, raczej to on zacznie, tylko czeka na swojego stuna. O kurde, Oskar jak ogrywa. Wszystko jest w porządku, no Oskar. Brawo, Oskar. Oskar, emocje. Tak jest, wybronione. Flash spalony, także no jesteśmy totalnie równo tak naprawdę. Rumble spalił flasha, Oskar to samo. Jest okej. Okay. Tylko Oskar zgarnął całego wave'a, a 369 stracił creepy. Dobry, dzień dobry. Tak jest, dobry. Jest Jon. Dobry, Paris. No, zaspani chyba coś jesteście, Rzeszem. Nie, no ja. Tak? Nie, no ja. Gdzie jest kurwa energia? Czekamy na tutaj jakieś fragi, no 0-0, na razie spokojnie, będziemy budować tą narrację. Słapy są stare, no to się nic nie dzieje. A dacie linka, bo tam to się zgasz. Jest na jakby tym czacie. Na Discordzie tutaj. Masz, no? Na Discordzie. Jest dzisiejszy. Jest dzisiejszy, dobra. Mhm. A dzisiaj są super meczyki, także warto, 4 były. Tak jest, no przede wszystkim ja tu czekam na 15. No wiadomo. BLG T1 jest dostępny, tak? Tak, no, jest dwóch mi malutkie. Dobra, ej, humanoid spalił flasha w ogóle, czat podpowiada. Co się stało? Nie pokazali tego, nie? No nie pokazali tego, no. Co tam się odwaliło? Może powtórkę nam dadzą chociaż z produkcji. Chociaż tymi powtórkami to się naprawdę opierdzielają o produkcji.
Dużo ludzi na to narzeka. No ja trochę też narzekam, nie będę ukrywał. Spóźnione niekiedy są te powtórki, niekiedy w ogóle ich nie pokazują, nie wiem o co chodzi, kurczę, tam rąk do roboty nie mają, o co chodzi. W sumie niewykluczone. Pamiętamy, że na początku tego roku dużo ludzi z LED straciło pracę, no a teraz, no niestety na Wolcach widzimy, że chyba troszkę nie wyrabiają, kurde, no serio. Dziwne. Nie wiem o co chodzi. 20 minut tylko wytrzymałem bez narzekania, no to i tak dość długo. Dość długo i tak, nie? To jest polski stream. Bez spoilerów, tak? Z czego słyną Polacy? Z narzekania i ewentualnie ze złodziejstwa. Jeszcze nic nie ukradliśmy na razie, ale narzekać musimy. Tak jest. Dobra, jestem. Dobra. Jakie tu mamy piki? Nie ma, a jest Jonek. Nie ma Yasuo. No, dość standardowo. Tak, standardzik. O, spotkanie dżunglerów, Razor kontra Tian. I Razor dał mu po twarzy. Czekamy na Wojdgraby, zaraz 6 minuta. Statyk na razie spoko wygląda, jeśli chodzi o te trady. Ja dzisiaj tylko 4 mecze, nie? Tylko 4 mecze. Tak jest. Ale takie fajne, naprawdę, kurczę, każdy z tych pojedynków jest na bardzo fajnym poziomie, z jakąś historią. Leci Razor. Właśnie na to patrzy, się wyzywa swojego błysku, to może być frag, to może być pierwszy mecz i Wojdgraby. Mamy go! Leży Rabu! Oskar Ilin, pierwsza krew, cudnie, pięknie. No Wojdgraby, nie? Jazda, od razu powinien tam. No powinniśmy grać Wojdgraby, aczkolwiek Smolder też swoją erkę zużył. Ale to Fnatic dla Europy, ale to zawsze tak się zaczyna, że Europa robi nadzieję, ale kończy się tak jak zwykle, więc spokojnie, wszystko zgodnie z planem jest. No ale co? Nie, właśnie o tym mówi, że tak, dawaj, wszystko zgodnie z planem, 2-0 dla Fnatic powinno być, teraz tak, nie będzie. Nie zapię już ale robią przewagę sobie, zmuszają Miss Fortune do powrotu. O, bo samonery spalone, w porządku jest, wszystko jest okej. Oddają Wojdgraby, kiedy zrobili Ferga na topie? Nie ma teleportacji Rumble? No wiesz, no, bez erki jest Smolder i bez erki jest Cassandra, nie? Zerknij na to. Myślę, że o to chodzi. No dobra, ale... I zagramy pod Infernala. Tak jest, ale w ogólnym rozrachunku oni zgarniają killa, który za dużo golda nie dałaś, żebym już tak bardzo, a tutaj mamy te małe fioletowe żuczki. Oho. Więc cały trade na korzyść dla TI Top Sport, tak? Jak się nazywa? Top Esport? No, top no. Esports. Top. Top Esport. Top News. Pamiętacie, powiem wam, chłopaki, że po wczorajszym oglądaniu gierek wygrałem 2 rankedy właśnie na Emeraldzie. I bardzo dobrze mi poszło. A czym grałeś? Na topie i na midzie Galio. No. Tak się wchodzę na streamka, patrzę. Ale teraz przejdę 1-11 mundo zrobiłem na topie, teraz. No. Dlatego teraz oglądam i znowu wieczorem jazda w soloku. I dzisiaj będzie Emerald 2. Skończyły się żarty. Okej. Okay. A jak tam te RPKowanie poszło? Powiem ci tak, sam serwer sobie super, ale są problemy z technologiczne, nie? No, wyrzuca czasem serwera. Właśnie troszkę tam oglądałem. Sama sobie zajawka jest super, ale niestety nie można pograć. Ale to też jest fajne, no bo co trudno dostępne, to jeszcze bardziej, wiesz, zakazane owo, jeszcze bardziej podniecające. Ale no długo nie pograłem, dzisiaj tak samo, grałem chwilę i wywala niestety z serwera. Ale naprawią, będzie dobrze. O, wejście w Jacka. Coś szukamy. To chyba, żeby spałkować, tak mi się wydaje. Dobra, już bij tego wave'a chyba, bo tu nie ma co. Razor. Oj, Razork! Reczka. Bijemy Terrell. No. Niecelny snare. O cholera. Wow. O nie! O kurde, bele, no nie. Rozgrzane lufy Miss Fortuny. O jest. Tak jest, to chińska drużyna już wyrównuje stan złota, a nawet do 300-400 złota golda sztuk się wysuwa na prowadzenie. I stracimy smoka. Dokładnie. Wow, dwa obiektywy stracić w 3 minuty? Nieźle, wygląda jak moje soloku. Ale lipa, ojej. To niepotrzebne było to wejście tak naprawdę i ten... Baby. Od Razorka. Baby, I love you. Tam było tak napisane ładnie. Kurde, po co... Do was. Do was też. Ale po co... Co to za erka od Noaha? Patrz, znowu... Ej, a poczekajcie, to jest BO1, tak? Wszystko? Tak, tak. Okej. Okay. Okay. Sner niecelny. Wszystko w pizdu, no. Ale szkoda. Kurczaki. No lipa. Jeszcze może jakby tą relę się udało pod turę wciągnąć? O kurde, no ziomal jest nahypowany. Pięknie, o to chodzi. Tak jest, dzisiaj wszystko było jedynki. W tytule jest chyba było jeden, tak jest, wszystko jest. Tak, ale tutaj jak ktoś przegrywa dalej, ma szansę grać dalej i być w wielkim finale, tak? Tak jest. Ten, kto wygra, będzie grał na potencjalnie Hanwha
albo D plus kija. Nom. A ten, kto przegra, no będzie już grał by o trójki, o tak naprawdę przeżycie. O utrzymanie się, no. Także bardzo ważna walka, bardzo ważna. No i jeszcze tak jak mówiłem, no tutaj ten narp... O, czekaj, 369. Ten skarner ma problemy. W ziemię, nadlatuje kasatę i chyba nawet zdąży, palony flash, no i... Tylko to, 369. Terka od Razorka taka, no. Ja myślałem, że Razork na slowku, jak on flashuje, ty też flashujesz, erkujesz i masz go, ale... No tak, tak. Ale nie flashował, no teraz to Chiny mają zagranie na topie. No i 3v2. Jestem pogodny z Oskariniego. Jestem pogodny z to się może udać. Zobacz, mogą się odwrócić. Jacek Miłość w tarapatach, dojeżdżany przez Oskariniego. Jacek Miłość bardzo. Jacuś, wysiadka, nie? Wysiadka. Wysiadka. No dobra, coś się udało. Za chwilę też mamy Voidgraby. Więc jest okej. No i te Voidgraby już trzeba brać. To już Fnatic musi te Voidgraby zainteresować się nimi. Dokładnie tylko zainwestowałeś. Tak. La, na 3 baty będzie dyskoteka grana. Tylko czy wielki umieśniony kasatę ucieka? Sejuani ze świnią! Nice! Spryć ucza z niego! Skarner wpierdala swoje ostrze, swoje żądło! O gramy. Się kręca, no nie wiem. Zdejmuje kasantę. Damage'u nie mamy, nic. No i to by było na tyle. Ojej, w tych wszystkich skirmiszach dostajemy po głowie. I stracimy też te Voidgraby, no kurde, no nic nam nie wychodzi. Cały czas nas ogrywają jak dzieciaki. Ja pierdyka. Tak, no. Jeśli Fnatic zdobywa killa, to po prostu to jest taki pusty, bezduszny kill. A ten kill zdobyty przez Top Esports, no to on jest taki juicy, on jest taki pełny, on jest taki ponętny, ponieważ zgarniamy po tych killach obiektywy. Czy to smok, czy to kolejne małe fioletowe fiutki z pita w górnej części mapy. Więc no tutaj mamy niesamowity potencjał, jeśli chodzi o puszowanie linii. Zobaczmy, jak Smorden nadlatuje. No. Tak właśnie, frag fragowi w tej grze jest nierówny, kochani, ponieważ te fragi trzeba umiejętnie zdobywać w odpowiednim czasie. Właśnie tak, żeby wykorzystać przewagę na mapie. Tak jest, jak kogoś zabijesz, później można smoka wziąć, można plejty, można Voidgraby. No widzę, tam coś grałeś, jest też komaty facet. Coś tam ogarniam, no. Na szczęście z twoją pomocą wszystko tutaj zrozumiemy. Razork, bardzo głęboko, 369. Będzie pada, ale czy to okay. Się nie odwróci? To nie ma obrażeń też chyba, test. Jeszcze stoi. Oj, Kremel, że to podpuścił. Chyba będzie z eliminacją, nie musi się wycofać. Razork, uderz do przodu. O nie. Masz tak agresywnie? Dobra, Huma, jak zabij go! Zagrała na nosie. Nie. Sejuani zagrała na nosie. Huma wszystko rzucił, żeby tego fraga tylko zdobyć, no i niestety nawet nie udało się to. Ej, no, ośmieszają nas trochę, no nie będę ukrywał. Cały czas jesteśmy tak, no troszeczkę za krótcy po prostu, no. Ajajajajaj, Shorty już u Humanoida. Jack ten dive zupełnie niepotrzebny, mogli tam zgarać tego fraga wyjść? Pytanie, czy było wyjście, wiesz, bo Rel już nadchodziła też. Okay. Ale jakby się teraz do góry Leona? Od razu odbili? No właśnie, Leona tam przecież u góry jest, Humanoid może spokojnie wyjść, on no cały czas mógł wyjść. Ta R-ka, Razorka taka średnia. A tu flash do przodu w ogóle, co zrobił ty? No, Humanoid poleciał z marzeniami. Kurczę, no ale hitka dosłownie zabrakło, tam Tian jeszcze level upa dostał. No i co, Tian, pompę masz z Europejczyków? Nawet nie. Nawet się nie zaśmiał z nas. Tyle dobrego. Tian, czyli MVP Chin. Najmocniejszy zawodnik. Znaczy najmocniejszy, no. Jak to się tłumaczy? Najbardziej cenny zawodnik, tak? Most valuable player in China. Serio wierzycie we Fnatic? No wierzymy w naszych, no. Po prostu. Kibicujemy naszym. Wiadomo, że tutaj TS jest faworytami na pewno, ale wiesz, serduszko bije za Europą, za naszymi. To są nasi ludzie. Mamy tam co, dwóch Hiszpanów, mamy Czecha i no dwóch Koreańczyków, no to nie są Europejczycy. Wow, Czech to prawie jak Polak. Tak. O, Jacek kręcę. Musi fleczować, musi klęsować. Razor, ktoś jeszcze? Nie. Ale sobie z Hersteela przynajmniej wystakował. Ciekawostką jest, że Humanoid grał w polskich drużynach. Grał w Illuminar Gaming kiedyś, dawno temu, rok 2018. A teraz na Mistrzostwach Świata. Ciekawe, dokładnie. Czy Illuminar Gaming ma z tego tytułu jakieś procenty. Illuminar Gaming już nie istnieje. I zbankrutowali, w pizdu i są dłużni pewnie kilkaset tysięcy złotych, także tak... O, nie no, co przesadziłem. Co ty pierdolisz? Przesadziłem. Kilkadziesiąt tysięcy pewnie. Coś to takiego. To trzeba z nich siodąć ten szmal.
Są tacy, co próbują. Znaleźć kurka gościa, który za to odpowiada, mocno go chycić i powiedzieć mu tak. I powiedzieć mu tak. Słuchaj, ty! O, oddawaj pieniądze! No, tak bym mu powiedział, no. I chuj w dupę. Dobra, no, a on powie, nie mam pieniędzy. Lifta mocnego. No dobra, co z tym Heraldem? I on jest naprawdę bardzo fajną, mobilną postacią. Wyskoczy z cienia, machnie kilka razy mieczem i wróci. Ale Heralda oddajemy. Bez walki, Europa. Ale spokojnie, pamiętajmy, że mamy Smoldiego, mamy Smoczka. Smok, gdy osiągnie tutaj 225 staków, zaczyna siać postrach. Odpala się wtedy Elder Dragon efekt. I wierzę, że chyba nawet wtedy może zrobić coś pięknego. No, w to trzeba wierzyć. Wiara, wiara, ale a na razie... Ale ten dopiero za kilka minut, albo kilkanaście będzie mocny. No... To nie będzie już za późno. Będzie dobrze. Teraz to co się dzieje. Krem jest dojeżdżany. Razot nie zdążył uciec w tym momencie, Krim! Dawaj go! Ależ mocno wbił tutaj z niego szpony. Pięknie, gaśnie. Ale go wytają, to jak szatana. Ile pieniędzy, ile pieniędzy za niego było! Coś tam dodatkowego. Ale trzy erki, panowie, trzy erki trzeba było zużyć, żeby zabić, kurczę. Dobra, ale mamy tego typa, tam nam idzie ładnie. No dobra. W końcu. Good, good, good. Coś się dzieje. 4 do 4. Cały czas przewaga w złocie dla Chin. Ale walczymy. Ale jak to się mówi, gra jest dalej open, nie? Tak? Piłka dalej w grze. Tak jest. Niestety nie było killa plus objective'a. To, co mówiliśmy wcześniej, że taki pusty kill trochę, no ale... Taki kill pod, ja bym powiedział, pod zbudowanie sobie psychiki dobrej. Teraz wejście po kolejnego fraga, 3-6 będzie zjeżdżany, z tą trafiony, lepo. No, ależ tutaj Fnatic zrobi polowanie. Nice, ale łapankę robimy, ty, no pięknie. To dalej nie ten mecz się może bardziej podobać, niż te ostatnie, taktyczne, tutaj troszkę więcej szarpaniny. Ale oddajemy obiektyw na midzie, oddajemy turret na topie, no i teraz się trzeba zastanowić, czy to było warte? Tak. Wydaje mi się, że nie. Czy to trzeba wyciągnąć na kartkę i zobaczyć, czy te kille właśnie nie były puste, bezduszne. O, Herald na topa. Ale trochę pewności siebie zbudowane na pewno, tymi fragami. Mm-hmm. To udało się tak jest, ale tu będzie Herald chyba, tak, a nie. Myślałem, że zniszczy, jeszcze uderzy kilka razy mieczem. Zobacz, teleportacja na plecy, humanoid na plecy, kto się może udać? Kremę znowu będzie w tarpatach, nie ma swojego błysku. Ultimate nie trafiono od Leony. Ale MFK też biegnie. Smok też chuja poleciał ogniem po trawniku. Ojej. Próbujemy wejść. Schodzi się Jackie Love! Jackie Love! Tepe na plecy! Ultimate jest... Co o nie! Ten ultimate? O nie! O nie! To nie wygląda dobrze. Jest problematycznie. Jest nawet tragicznie. Ale... Oh my god. No weszliśmy prosto w łapska Chińczyków. No kurde no. I jeszcze turę dodamy też. Jola Boga. No nie, no my gramy w grę po prostu. Ojej. Jesteśmy jak ci po prostu goście w pile zamknięci i ogrywani. Tragedia. Młodzi chińscy chłopcy ograli europejskich drewniaków. Kto by się kurwa spodziewał, no. Ciekawe, ale tak dobrze się prezentowali. Tak dobrze się prezentowali. O te ulty magiczne, proszę bardzo. No ale za głęboko. Teleportacja na plecy jeszcze od Rambla. No panowie, no co to ma być? Czemu tak chase'ujecie? No jak wy to widzieliście? Jeszcze humanoid tak bardzo wystawiony. No nie no można tak grać. Się dzieje, jak się biały za rapowanie bierze. Daj ta spokój. Poleciał mu klasykiem. Ładnie, ładnie. Zobaczymy. Może jeszcze się odbiją, ale... Czy mogą? Wątpię. To ekipa Fnatic no nie jest za bardzo zadowolona z tego, jak ich podopieczni rozgrywają ten meczyk. Ty, no to jest prawie 4000 przewagi już. Zaczyna być bardzo problematycznie. Zobaczcie, 2000 przewagi dla MF-ki i 1700 dla Jona. Oj. A w końcu widzimy tą MF-kę i w końcu widzimy, że da się ją zagrać dobrze, nie? Robi robotę, tak jest. I to... O kurde. Rebe, zobacz, ten robi, ale wariat. Się podpalił, się podniecił, deczko. Właśnie, dlatego dziwi mnie to, że drużyny wyciągają jakiegoś Warusa, jak jeszcze jest MF-ka dostępna, no. MF-ka jest super pikiem cały czas. Humanoid jak tam staki? 180. W 19 minucie. No może być, aczkolwiek w tej minucie, dosłownie teraz, Zeka miał 225. Co za potwór. Szef, Demet, a gra dzisiaj G2? Gra dzisiaj G2, chyba ostatni. Możesz mieć 10 widzów na tym G2 chyba dzisiaj. No właśnie, no to, tak na to liczymy, że dzisiaj dyszka będzie przebita w tę niedzielę. Niedziela rosół jedzą, kotlet będzie jedzony. Tak jest, dobra, czekajcie, bo jest pasta od widzę, trzeba przeczytać. No tutaj oczywiście darmowy smok dla Top Esports.
chemtechowy smog. Za chwilę Pars przypomni nam, co ten smog daje, ale to za moment. A, wiesz co, mam takie déjà vu właśnie z tym smokiem związane. Zawsze mnie pytasz o to. No bo no, musisz tutaj ludzi uczyć, tak? Szedłem rano ulicą i się potknąłem. Zacząłem głośno przeklinać na nierówny chodnik. Spojrzałem pod nogi i okazało się, że to humanoid wyjebał się z Smolderem w Melerange'u. Aha. Taka pasta. No dobrze, co daje Hemtech Dragon? Dupy. Nie wiem. Coś tam było z tymi tenacity, jakieś shieldy, jakieś takie rzeczy, nie? Poprawia no. Shieldy. Czekaj. O cholera, humanoid, ma problemy. Ale przeżył. Ledwo, bo ledwo. Chociaż Mako jeszcze ma Ignite'a, ale nie pokusi się o wejście. No dobra, chemtechowe smoki dają... Zwiększają heal and shield power i zwiększają również ten na city. Tak to działa, więc no nie jest to jakiś wybitny smok. No nie, nie, ale zawsze coś daje. Zawsze coś tam, wiesz, ten na city zawsze coś pomoże, wiadomo. Zresztą ten na city jest bardzo mało aktualnie w grze, bo Riot usunął runę tą żółtą na ten na city. No. Ja mieliśmy robić typowanie, robimy to typowanie? Że wiesz, ja typuję mecze, które będą bez tego. Leo i ty, i no. Potem kto jest lepszym typerem takim. No zabawa oczywiście. No dobra, no to typujcie. No po tym meczu no, zrobimy. No okej, okay. O cholera, Razor ma problemy. Razor nie żyje. Może chociaż tego? Ale może kram. Krema? Spościera się tutaj kurtyna, nie. Ale po tej kurtyny gdyby to... Gdyby był wystakowany, ten frag by był. Tak. Za tej kurtyny nic się nie pojawiło. Aktorzy cinema? Nie wyszli. Kurtyna, cinema? No ale chyba nie będzie tego tutaj, no bo to jest Nashor. Ej, też grać Nashora. Yone, powrót do bazy i teleportacja szybka. Co my na to? A my na to jak na lato. Smite'a nie mamy, Jundera nie ma. Na dole, teleportacja. Zgarnie wieżę drugiego poziomu. Okej, okay. Czyli Fnatic już sobie zdaje sprawę. Ale tam odpowiedź jest od strony Fnatic. Oni sobie nie pozwolą na jakąś stratę wieży. I przegania małego smoczka. Wy tego oczywiście nie widzicie, ale ja dedukuję to wszystko czytając mapę. A to ta malutka w prawym dolnym rogu. Też polecam się ją zainteresować. Wiele informacji tam się znajduje. Kiedyś tak komentować masz tylko same minimapy, ale by to było, co? O, no. To było ciekawe. Trzeba no. Chce zrobić, zakryć wszystko i całą minimapę tylko widzieć. To by było niezłe. Ale tutaj, no w takim kurcze wąwozie zawalczyli, no Razor nie mógł wyjść, flash zagrany, to nie wystarczyło. Jacky Love zabija. Kremę bardzo głęboko, no ale też nie udało się niestety tego kontaktowego killa zrobić. O, przypomnij Demonowi o ankiecie dzisiaj na meczu. Chodzi o ankietę wiekową. Tak, 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 właśnie, ogarniemy. Wiek, o, zrobisz? Bo chcę też mieć to ciekawie, jaki jest wiek widzów. Tak, wiadomo, tak. Mogę ich zapytać. Były wyniki, czy nie były? Napiszcie swój wiek na czacie. Były, tylko źle zrobiłem tą ankietę na Twitchu, więc dzisiaj zrobimy ją jeszcze raz, no. Ile macie lat? Nie piszcie, jak jesteście. Nie trolujcie tylko, bo za to są bany. Znaczy wiadomo, niektórzy będą żartować, ale... Nie no, później zrobimy taką ankietę oficjalną, to sobie no. Później to ogarniemy. W następnej mapie puścimy. O cholera, no, jasna! Fajnie, tacy duży streamerzy muszą mieć fajnie, patrz, zapytałem o wiek i zobacz, jak zapierdzielają różne liczby. Chociaż jak u siebie spytasz, chciałbym być chociaż przez jeden dzień być takim multim. A napiszcie na przykład serduszko na czacie, albo Papcio King. O, Humanoid! Papcio King! Humanoid soluje w tym momencie mojego smoka! Wziął go na grilla i kurwa go ugotował! O! To bardziej kremę, ale uuu, ale... Dawaj! Daj mu! Przerwali mu. O nie, no a problemy. Ale szarpanina, ale mocna Sejuani, ma na pewno duże rezisty i premory. Ale RK od NFT. I mu ognia poszedł w ruch! Gotowany Skorpion raz, Skarner upalony. No i mamy pierwsze inhibitory, to już zacinanie powoli chirurgiczne. To jest koniec, tu i teraz. To nie jest zacinanie, to jest rozwalanie wręcz. Tak, to już jest ten chopa, po prostu maczetą tak chopanie przeciwnika. A przeciwnik wije się jak glizda dociskana na ziemi. Ale niestety, no to jest chińska po prostu Liga Legend, hardkorowa. Chyba, że humanoid. A, zapyta się możesz, ale wiesz, nie musisz wiedzieć, nie? Wiesz o co chodzi. Czekaj. Dobra, Chiny się boją smoka. Smok pali. 4 minuty. Ale czy wystarczająco? No chyba nie. No chyba nie. Razor, ratuj, próbuj. Kurde. Nexus. Yes. It's over. Top Esports wygrywa. No szkoda Fnaticów. No ale no cóż, no. Raczej się spodziewaliśmy tego, tak? Ale, no były momenty, były jakieś nadzieje robione. No, ale skończyło się jak zawsze. Niestety, Chiny triumfują nad Europą. Ale przynajmniej Fnatic dalej ma szansę. I ma ładne koszulki. Przynajmniej tyle dobrego. No ale Fnatic teraz z wynikiem 1-2. Następna seria, jaką będą grali, będzie pewnie chyba w czwartek.
i będą już grali o przeżycie. Tak, a będzie na śmierć i życie. A test przechodzi dalej z wynikiem 2-1 i są o jedną, bo o trójkę do dostania się do playoffów. Czyli jest potencjał... Ale teraz czekamy na tego kocika czekamy teraz. Oj, właśnie tak.